W przyszłym roku GKS Katowice obchodził będzie 50. urodziny, na Śląsku zwane Abrahamem. To obok chrzcin, ślubów, pogrzebów jedna z najważniejszych uroczystości rodzinnych w tym regionie. Fani GKS-u przedsmak tego, co się wydarzy w przyszłym roku, zaprezentowali wczoraj wieczorem. Tak właśnie wyglądało Centrum Katowic w dniu 49. urodzin GKS-u. Klubu, z którym wiele osób ma bliższe lub dalsze ciekawe wspomnienia. Towarzyszyłem GKS-owi od początku swojej kariery zawodowej. Pierwszego z trenerów GKS-u, jakiego pamiętam, to był Stanisław Oślizło. O Stanisławie Oślizle nie muszę nic więcej mówić. Były to ciężkie chwile dla GKS-u, bo balansował między pierwszą a drugą ligą, przynajmniej według ówczesnej nomenklatury. Suma summarum niewielu ludzi na trybunach. Troszeczkę to wszystko wyglądało zapyziale. W jakimś sensie towarzyszyłem już za kadencji Mariana Dziurowicza jako prezesa klubu i oczywiście Eugeniusza Lisickiego, który nadzorował niejako ten klub, tej wzrastającej sile GKS-u na polskim rynku. Oczywiście poniekąd żałuję jako kibic piłki nożnej w ogóle, jako sympatyzująca z GKS-em Katowice osoba, że nigdy nie zdobył Mistrzostwa Polski, ale było mi dane towarzyszyć za każdym razem tym meczom, w których GKS zdobywał Puchar Polski na czele z tym, co się stało na Stadionie Śląskim. Przesławny mecz, który GKS wygrał z Górnikiem Zabrze 4-1. Pucharowe najważniejsze wydarzenie w historii GKS-u to na pewno dwumecz z Girondins Bordeaux, zakończone zwycięskim remisem 1-1 na stadionie Żyrondystów. Tu dygresja osobista, mówiący te słowa, był jednym z kilku polskich dziennikarzy obsługujących ten mecz i zapewnia, że wynik był dla Francuzów szokiem. Na Bukowej zespół Piotra Piekarczyka wygrał 1-0. Byłem na trybunach, na głównej trybunie i pamiętam, że nie było kompletu, co wówczas mnie dziwiło, bo przecież ranga tego spotkania już wtedy była dosyć duża, no ale też z drugiej strony pamiętam tą olbrzymią radość, która była na Bukowej, gdy Zdzisław Strojek strzelił gola. To na pewno ważny klub w naszym regionie. Obchodzi 49. urodziny. Wszyscy liczymy, że na te 50. będzie wyżej niż teraz i mamy nadzieję, że już teraz ta runda pokaże, że ten klub na to stać, że on powinien być wyżej i chłopcy na boisku to udowodnią. Wiele wskazuje na to, że w przededniu Abrahama w GKS-ie idzie ku dobremu. Podczas 49. urodzinowych uroczystości podpisano pierwsze umowy z partnerami biznesowymi. Nie są to kwoty milionowe, ale w dzisiejszych czasach każda złotówka jest ważna. Coraz bardziej w pomoc klubowi z Bukowej angażuje się miasto. Jestem pełen szacunku dla tego, co robi miasto Katowice. Rada miasta, przyznając tak, przynajmniej na ten rok, znaczące wsparcie, mówimy o kwocie 5 milionów złotych, natomiast bez dalszego wsparcia kapitałowego się naprawdę nie może obejść. Budżet na poziomie 5-6 milionów to jest budżet na poziom pierwszej ligi, a nie na poziom ekstraklasy. Cel na dziś i taki cel stawia sobie zarząd i pracownicy klubu, to ustabilizowanie sytuacji klubu i to musimy pamiętać, a w perspektywie najbliższej włączenie się do walki o awans do ekstraklasy. My nie chcemy deklarować w chwili obecnej, że już na pewno w przyszłym sezonie awans jest pewny. My chcemy uporządkować klub i doprowadzić do tego, że spokojnie, stopniowo do tego awansu dojdzie. W Katowicach na razie smakują urodzinowy tort, smakują małą łyżeczką i też małymi krokami starają się zmienić wizerunek klubu, zarówno wśród kibiców, jak i obecnych oraz przyszłych partnerów biznesowych.